Cześć, nazywam się Adrian Świderski. Pokażę Wam dzisiaj, jak stworzyć naturalny i świetlisty makijaż z okładki Fashion Magazine, a następnie przejdziemy bardziej koci i seksowny makijaż. Taki look jest fantastyczny z wielu powodów. Daje nam świeży, naturalny wygląd i efekt zdrowej i promiennej skóry. Moją modelką jest fantastyczna Konstancja. Cześć! Cześć! Myślę, że u niej ten makijaż się sprawdzi fantastycznie, skóra będzie wyglądała promiennie, więc zaczynamy! Nałożę na sam początek krem uwielbiany przez makijażystów podczas Fashion Weeku, na przykład w Paryżu, Embryolisse. Nałożymy go na całą buzię, wykonując delikatny masaż skóry. Pamiętajcie, by skóra zawsze była odpowiednio przygotowana pod makijaż. To jest bardzo istotne. Żaden podkład nie będzie się dobrze sprawdzał, jeżeli ta skóra nie będzie odpowiednio przygotowana wcześniej. Efekt zdrowej i promiennej skóry to zawsze sekret wszystkich makijażystów. Tak naprawdę skóra jest taką podstawową, elementarną rzeczą w makijażu. I to na tym się bardzo często opiera cały makijaż. Po nałożeniu kremu, pamiętajmy o nawilżonych ustach, nałóżmy balsam, aby usta nasze się regenerowały i nawilżały w momencie, kiedy będziemy robić makijaż. Robimy naturalny makijaż, więc możemy zacząć od makijażu skóry. Z reguły przy mocniejszych lookach staram się zacząć wtedy od makijażu oczu, dlatego że skóra później wyglądała świeżej po nałożeniu podkładu na sam koniec. Tutaj nakładam mój ulubiony podkład jakiegoś czasu, czyli Make Up Forever. To jest bardzo ważne, by sprawdzić odpowiedni odcień podkładu. Dlatego jeżeli macie problem, sprawdźcie sobie 3 różne odcienie, tak aby idealnie on się wtopił w skórę. Możecie również produkt nałożyć troszkę na szyję. Jeżeli się wtapia, to mamy pewność, że to jest idealny podkład. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest używanie beauty blenderów. To jest taka gąbeczka, która świetnie imituje pory. Bardzo naturalnie wygląda skóra po użyciu takiej gąbeczki. Pamiętajcie, że taka gąbka zawsze musi być mokra. Musimy zakryć wszystkie zaczerwienienia na buzi. Zwłaszcza jeżeli osoby mają wrażliwą skórę, to tym bardziej przykryjmy wszystkie czerwoności. Ja uwielbiam pracować dłonią, to jest bardzo ważne. Myślę, że każdy makijażysta również tak robi. Wtedy mamy pewność, że ten podkład idealnie wtłacza się w skórę, więc nie bójcie się tego robić. Beauty Blender też się świetnie sprawdza, jeżeli chcemy szybko wykonać makijaż. Tak naprawdę można bardzo szybko tą gąbką operować. Pamiętajmy o tej strefie tutaj, gdzie ta skóra robi się najbardziej czerwona. Taka wrażliwa partia, to ta przy nosie. Pamiętajcie, że lepiej nałożyć czasem mniejszą ilość podkładu i wykończyć poszczególne partie korektorem, niż nakładać tego dużo na buzię. I to, co jest istotne, to dobór odpowiedniego podkładu. Nie ma idealnego produktu. Każda skóra jest inna, każda skóra inaczej się zachowuje. Na naszej modelce może się świetnie sprawdzić ten podkład, a niestety u kogoś innego już nie. Następnie nakładamy korektor. Ja dzisiaj użyję podkładu, ponieważ mam bardzo lekką konsystencję. I nakładamy go pod samą linię rzęs. To jest bardzo ważne, bo tutaj często pojawiają nam się zaczerwienienia. Z drugiej strony. Jeżeli chcecie już na początku modelować buzię, nakładajcie jaśniejszy odcień pod oczy oraz na tą całą strefę T. To zawsze dobrze działa i sprawia, że skóra wygląda bardziej świeżo. Jeżeli chcecie uzyskać efekt takiej mokrej skóry, jak to nazywają makijażyści, nie pudrujcie podkładu. Oczywiście na co dzień tego bym nie polecał, ponieważ skóra może wyglądać na przetłuszczoną. Dlatego jedynie przypudrujemy tak naprawdę środkową strefę, strefę T. Bardzo często samą powiekę mamy również troszeczkę ciemniejszą niż koloryt skóry, więc korektor również nakładamy na powiekę ruchomą. Użyję tutaj delikatnego pudru na skórę pod oczami. Zaraz nałożę rozświetlacz na kości policzkowej, więc jeżeli macie obawy, że zrobicie sobie plamę, delikatnie możecie również na tą część nałożyć puder. To
Wtedy macie pewność, że nie zrobimy żadnej plamy. Część przy żuchwie zostawiamy nieprzypudrowaną, wtedy ta buzia nam bardzo ładnie pracuje w świetle. Czas na nałożenie rozświetlacza. Nałożymy go na szczyty kości policzkowej, to co najbardziej lubię. Efekt mokrej, rozświetlonej skóry. Wybrałem odcień szampański, który idealnie wtapia się w kolor skóry. Delikatnie również nałożę na skronie, tak aby ta skóra wyglądała promiennie. Z drugiej strony w tym celu używam również takiego mniejszego pędzla. Mam pewność, że rozłożę rozświetlacz w miejscu, w którym chcę. Aby podbić efekt rozświetlenia, zastosuję tutaj pigment od Inglota, który fantastycznie jeszcze uwydatni nam szczyty kości policzkowej. Delikatnie nakładam również rozświetlacz na grzbiet nosa i na brodzie. Tym razem wymodeluję twarz rozświetlaczem, nie jak zazwyczaj się to robi bronzerami. I nakładam go pod kością policzkową. I modeluję twarz, modeluję buzię, nakładając rozświetlacz przy brzuchwie. Na środek powieki nakładam teraz cień w kremie, który fantastycznie utrwali nam również makijaż oczu. To jest również świetna baza pod cienie, jeżeli chcemy na to jeszcze nakładać inne odcienie, inne kolory. Świetnie się sprawdza również to w makijażach ślubnych, albo jeżeli chcecie całą noc przebalować i mieć trwały makijaż oczu. Kolejny cień w kremie, już taki bardziej świetlisty. Daje on efekt takiej mokrej powieki. Czas wymodelować powiekę. Zrobię delikatną kreskę naturalnym brązem. Otwieramy oko. Teraz zrobię delikatną kreskę przy samej linii rzęs. Jeżeli chcecie dać bardziej koci look, możecie tą kreskę sobie wyciągnąć, ale to wtedy tylko i wyłącznie na otwartym oku. Wtedy macie pewność, że nadajecie taki kształt, jaki chcecie. Czas na wytuszowanie rzęs. Tutaj zrobię to od samej nasady. W przypadku makijaży modowych bardzo często nie tuszujemy tych rzęs. Czas na rzęsy. Tutaj użyję rzęs od Katosy, które fantastycznie wydłużą nam oko i dadzą nam koci efekt. Teraz rysuję kreskę na linii rzęs, tak aby ładnie ona się wtopiła. Teraz na kolejny bardzo ważny element w makijażu, czyli brwi. Tutaj ja najchętniej bym je zostawił naturalnie, tylko wyczesał do góry i pewnie przy sesji zdjęciowej tak bym zrobił. Do podkreślenia brwi użyję cienia w naturalnym odcieniu włosów naszej modelki, tak aby efekt nie był sztuczny. Jeżeli chcecie, aby konturówka idealnie się wtopiła w usta, nałóżcie wcześniej balsam. Zobaczcie, jak ładnie rozprowadza się produkt po nałożeniu wcześniej balsamu. Idealnie wtapia się w kolor ust. Nakładam teraz na usta pomadkę w kolorze nude. Zawsze taki odcień wygląda dobrze u każdej kobiety. Makijaż mamy skończony, teraz czas na włosy. Pokażę Wam, jak wykonać samodzielnie fryzurę, którą będziecie mogły jeszcze później zmienić i dostosować w zależności do sytuacji.
po bardzo lekkim pofalowaniu włosów wystarczy, że użyjemy odrobinę produktu do włosów. W tym przypadku biorę pastę, która delikatnie uelastycznia fryzurę. Rozcieramy bardzo dokładnie w dłoniach, żeby ją rozgrzać. I wystarczy powgniatać we włosy i zrobić bałagan. Oto efekt gotowy, look numer 1. Jeżeli chcemy zrobić bardziej wersję elegancką, wystarczy dużą szczotką włosianą zczesać na gładko i uzyskamy delikatne, romantyczne fale hollywoodzkie. Tu mamy look numer 2. Wystarczy tutaj na samym czubku głowy odrobinę stapirować jeden kosmyk, który będzie naszą bazą do całej nowej fryzury. Zbieramy wszystkie włosy na czubek głowy, zczesujemy delikatnie, wypuszczamy z przodu pojedyncze kosmyki. Tu troszkę za dużo zostało. O, możemy troszkę tutaj jeszcze wypuścić z tej strony. I zaczynamy skręcać wokół własnej osi. Tapir, który wcześniej zrobiłem na samym początku, posłuży nam utrzymaniu fryzury w jednym miejscu, żeby nie było efektu, że koczek z nasz w ciągu dnia zaczyna latać i wygląda wszystko niechlujnie. Dociskamy go i za pomocą wsuwki przypinamy. I tak powstaje nam look numer 3. Teraz wzmacniam look, dodaję czarnej kredki na linii wodnej, tak aby oko stało się bardziej wyraziste. Kredkę nakładam również poniżej linii wodnej i rozcieram ją takim oto pędzlem. Tuszujemy dolne rzęsy po to, aby spojrzenie jeszcze było bardziej wyraziste. Na sam koniec dodam rozświetlenia przy wewnętrznym kąciku, tylko złotego. W tym celu użyję pigmentu marki Różbany Róż. Otwieramy. Podkreślenie samych oczu zmienia nam cały makijaż. Wystarczy dorzucić jeszcze delikatnie połysku na usta i efekt już jest. Już? Dobra, a teraz skup się. Już. Nagrywa się? Okej, mogę już mówić. Cześć. Dobra, no to przez to. Cześć. Oczy.